Chociaż ten tekst, który był czytany na początek, mógł wydawać się troszkę taki mrożący, prawda? Jeśli pamiętacie z pierwszego listu do Koryntian. Nie wiem, czy jak czytacie to, czy może przed wieczerzą pańską może czasami przypomina się wam ten tekst, prawda? Bo to był fragment, w którym Paweł jakby mówi o właśnie o wieczerzy pańskiej. No, przypomnę to, co było czytane. Początek jest taki. Przeto ktokolwiek by jadł chleb i pił z kielicha pańskiego niegodnie, winien będzie ciała i krwi pańskiej. Twarde ostrzeżenie, prawda? Tak troszkę drży serce nawet. I nie wiem, gdzie myśli idą, ale gdzieś tam moje takie pierwsze myśli mogą być, czy moje też czasami, niegodnie, czy ja jestem godny do tego, czy trzeba być, w jaki sposób trzeba być godnym, żeby przystąpić do tej uroczystości, w jaki sposób trzeba być godnym, ale to czytajmy dokładnie, o czym Paweł pisze, czy Paweł pisze o tym, czy ktoś jest godny, czy niegodny, czy jest poszukiwanie tego, czy jestem odpowiednio, wystarczająco dobry, godny do tego, aby przystąpić do wieczerzy? Nie, tu słowa są bardziej szczegółowe. Kto w sposób niegodny, żeby niegodnie przystępować do tego, niegodnie pił, niegodnie... Ale są też dalsze wyjaśnienia, bo może ten pierwszy werset, 27, któryśmy przeczytali, jest taki zatrważający. Potem mamy werset 28. Niechże więc człowiek samego siebie doświadcza i tak niech je z chleba tego i z kielicha tego pije. Więc jest już jakaś taka sugestia, nie patrzymy na kogoś, nie oceniamy nikogo innego, czy to jest ten moment, czy chcemy do tego przystąpić, czy nie. Patrzymy na siebie, rozważamy to, jak my to widzimy, jak widzimy tę uroczystość, jak widzimy te obietnice Boże, które są z nią związane. I zaproszenie. Niech je i pije. I wyjaśnienie, być może trochę w 29 wersecie. Kto je i pije niegodnie, nie rozróżniając ciała pańskiego, sąd własny je i pije. No i tu jest to pytanie, jeśli Paweł tak to definiuje, nie rozróżniając ciała pańskiego, o co chodzi z tym nie rozróżniając ciała pańskiego? W innych tłumaczeniach jest nie uważając, nie znając. Chciałbym chyba na gro tego czasu zabrać was troszkę do wcześniejszego momentu, momentu zapisanego w Ewangelii Jana w 6 rozdziale i dosyć długiej dyskusji, wypowiedzi Jezusa, pewnych kontrowersji, które się tam pojawiały. Przypomnę, że to jest sytuacja, także jeśli chcecie, sięgnijcie razem ze mną do tego 6 rozdziału Ewangelii Jana. Jezus wraca do Kafarnaum po bardzo krótkiej nieobecności. Zresztą wraca w sposób bardzo ciekawy, bo to jest właśnie ten czas, kiedy uczniowie przepłynęli przez Jezioro Galilejskie, a w połowie drogi Jezus dopiero do nich dołączył, tak? A wcześniej było nauczanie tłumów, ale także pewnie pewna sytuacja, kiedy Jezus okazał troskę o takie fizyczność tych ludzi, rozmnażając chleb i pozwalając na zaspokojenie ich potrzeb, obdarowując ich cudem, darem. No wiele rzeczy widzieli już, wiele dzieci słyszeli, widzieli uzdrowienia, widzieli różne rzeczy i znowu znaleźli, szukali tego Jezusa, znaleźli go w tym Kafarnaum. No i pytania tutaj czytamy, jeśli chcecie razem ze mną, od 25 wersetu, znalazłszy go za morzem, rzekli do niego: Mistrzu, kiedy tu przybyłeś? No, Jezus jakby pominął to treść tego pytania, kiedy tu przybyłeś. No dosyć łatwo było chyba wnioskować. Wczoraj był, w poprzednim dniu był gdzie indziej, tutaj się znalazł, no w międzyczasie przybył, ale może stwierdził, że nie to jest najważniejsze. Chciał im pewne rzeczy uświadomić. Rozumiem, że doszedł do wniosku, że trzeba też po tych wszystkich rzeczach, które ci ludzie już słyszeli, widzieli, posłyszeli wiele nauczań Jezusa, widzieli cuda, właśnie cudy rozmnożenia chleba, widzieli wiele uzdrowień, widzieli Jego troskę o innych ludzi,
I gdzieś tam zdecydował, że to jest ten moment, że trzeba może troszkę zmobilizować ich do zastanowienia się. Chodzą za nim, szukają go i żeby zastanowili się dlaczego, czego oczekują, czego spodziewają się od niego. I teraz takie słowa są. Odpowiedział im Jezus i rzekł: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, szukacie mnie nie dlatego, że widzieliście cuda, ale dlatego, że jedliście chleb i nasyciliście się. Zabiegajcie nie o pokarm, który ginie, ale o pokarm, który trwa, o pokarm żywota wiecznego, który wam da Syn Człowieczy. Na nim bowiem położył Bóg Ojciec pieczęć swoją. Nie wiem, na ile sobie zerknęli w tym momencie w swoje serca, zastanowili się, czemu my tak gonimy za tym Jezusem, czemu tak chcemy Go słuchać. Może nam się fajnie słucha, może oczywiście no, jest też sensacja, są ciekawe rzeczy, są uzdrowienia, może wielu z nas potrzebuje tych uzdrowień. No przy okazji jeszcze jak byliśmy głodni, to potrafiliśmy się nasycić, także w zasadzie jesteśmy w pełni zadowoleni z tego, że możemy z Nim przebywać. No i chyba taka jest motywacja tego, że za Nim podążamy. A On tu teraz mówi o czymś, żebyśmy się głębiej zastanowili nad tym i zapragnęli czegoś innego niż to, co już dostaliśmy. Prawda? Zapragnijcie, zabiegajcie nie o pokarm, który ginie, ale o pokarm, który trwa, o pokarm żywota wiecznego. Gdzieś tam zrozumieli, że może zwraca ich uwagę na może sprawy szersze, bardziej duchowe. No i pojawia się pytanie. Rzekli więc do Niego, cóż mamy czynić, aby wykonywać dzieła Boże? Jezus im odpowiedział, to jest dzieło Boże, wierzyć w Tego, którego On posłał. Takie zastanowienie i tu rodzi się kolejne pytanie. Rzekli wtedy do Niego, jaki więc znak czynisz, abyśmy widzieli, uwierzyli Tobie, jakie dzieła wykonujesz? No cóż, tak się zastanawiałem, kiedy pojawiają się pytania takie troszkę trudniejsze, głębsze, wezwania do czegokolwiek, wtedy pojawia się też reakcja, bo w momencie, kiedy Jezus rozmnażał chleb, ryby, dawał im jeść, nie czytam o pytaniach, dlaczego to robisz, kto ci pozwolił to robić, prawda? A kiedy pojawiają się pewne wyzwania do głębszych rzeczy, do zastanowienia, do wejrzenia w siebie, do czego zmierzamy, czego oczekujemy, no tu pojawiają się wtedy te życzenia, co cię upoważnia do tego, jak pokażesz, że to wolno ci robić. Tak samo, kiedy pamiętacie, kiedy Jezus robi porządek w świątyni, no to też, ponieważ nie było to coś, co tak miło było oglądać, coś, co tak miło pasowało do ich wyobrażeń, wtedy też pojawiają się pytania, no jaką, kto ci dał władzę do tego, dlaczego to robisz? No Jezus stara się... Aha, tu jest pytania ciąg dalszy, ponieważ Jezus zaczął mówić o tym chlebie z nieba, pewnie im się skojarzyło, o chlebie z nieba, który już pamiętają doskonale z historii Izraela, o tym, kiedy Bóg obdarzył faktycznie chlebem z nieba naród, który wędrował przez pustynię przez 40 lat, więc wspominają na to, czy to o to chodzi, czy to w tym rzecz. Ojcowie nasi jedli mannę na pustyni, jak napisano, chleb z nieba dał im, aby jedli. Tak zapisał to Mojżesz. Wtedy rzekł im Jezus, zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, nie Mojżesz dał wam chleb z nieba, ale Ojciec mój daje wam prawdziwy chleb z nieba. Albowiem chleb Boży to ten, który z nieba zstępuje i daje światu żywot. Wtedy rzekli do Niego, Panie, dawaj nam na zawsze tego chleba. Podobna sytuacja też kawałek wcześniej w Ewangelii Jana, pamiętacie, z Samarytanką, kiedy Jezus też oferuje jej wodę, tak? Wodę żywą i że to jest, co jest coś wartościowego, które On ma dla niej. No i pierwsza reakcja, tak, ja tak zawsze chcę, dawaj mi tej wody, żebym więcej nie pragnęła. Ale potem następuje wyjaśnienie, tu też następuje wyjaśnienie, na czym polega to wszystko, co Jezus ma do zaoferowania. I tutaj mówi 35 werset. Odpowiedział im Jezus, ja jestem chlebem żywota, kto do mnie przychodzi, nigdy łaknąć nie będzie, kto wierzy we mnie, nigdy pragnąć nie będzie. Dalej słowa, troszkę przeskakując, zstąpiłem bowiem z nieba, 38 werset, aby wypełnić wolę tego, nie aby wypełnić wolę swoją, lecz wolę tego, który mnie posłał.
Jezus wyjaśnia, albo zaczyna wyjaśniać tą taką największą ofertę, którą ma dla ludzi. I za chwilkę pojawią się słowa, które znowu wprowadzą coraz większe drżenie niektórych z nich, kiedy skojarzenia te bezpośrednie mogą być takie niepokojące. Tak jak może w nas te słowa z pierwszego listu do Koryntian o tym niegodnym przyjmowaniu, o tej winie niegodnego przyjmowania ciała i krwi Chrystusa, uczestnictwa w wieczerzy, też pojawia się pewne drżenie, ale mam nadzieję pojawia się też pewna ciekawość, próba wyjaśnienia, o co tak naprawdę chodzi. Jezus też prawdopodobnie chce, aby takie pytania zaczęły się pojawiać. Co to znaczy, że to On jest tym prawdziwym chlebem, który zstąpił z nieba, co powiedział? Że On jest tym pokarmem, który zaspokoi i który spowoduje, że te wszystkie potrzeby zostaną zaspokojone, że nie będzie się więcej pragnąć. Czytajmy dalej, bo sytuacja się troszkę zaostrza. Może tak, żeby wszystkiego po kolei czytać. Tak, bo pojawiło się w tym momencie szemranie. Mówili, jakby kolejna wątpliwość. Pierwsze to było to pytanie, no ale jakie znaki czynisz, że tu takie mamy od ciebie przyjąć taką duchową ofertę. Kiedy on to zaczyna wyjaśniać, to pojawiają się następne pytania. Czy to nie jest, 42 werset, czy to nie jest Jezus, syn Józefa, którego ojca i matkę znamy? Jakże więc teraz może mówić, z nieba zstąpiłem? Bo mówił o tym, że on jest tym prawdziwym chlebem, który zstąpił z nieba. I może teraz przeskoczę do 47 wersetu. Oczywiście możecie czytać, to wszystko będzie kontekst bardziej pełniejszy. Jezus mówi, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto wierzy we mnie, ma żywot wieczny. Ja jestem chlebem żywota. Powtarza o tym, ojcowie wasi jedli mannę na pustyni i poumierali. Tu natomiast jest chleb, który zstępuje z nieba, aby nie umarł ten, kto go spożywa. Ja jestem chlebem żywym, który z nieba zstąpił. Jeśli kto spożywać będzie ten chleb, żyć będzie na wieki. A chleb, który ja dam, to ciało moje, które ja oddam za żywot świata. Słowa zaczynają się robić coraz dla niektórych coraz bardziej kłopotliwe. Tu teraz dalej czytamy. Wtedy sprzeczali się Żydzi między sobą, mówiąc, jakże ten może dać nam swoje ciało do jedzenia? A Jezus idzie dalej w tych wypowiedziach. Jeśli nie będziecie jedli ciała Syna Człowieczego i pili krwi Jego, nie będziecie mieli żywota w sobie. Kto spożywa ciało moje i pije krew moją, ten ma żywot wieczny, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Albowiem ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa ciało moje i pije krew moją, we mnie mieszka, a ja w nim. Jak mnie posłał Ojciec, który żyje, a ja przez Ojca żyję, tak i ten, kto mnie spożywa, żyć będzie przeze mnie. Mocne słowa i pewnie zapaliły wiele lampek takich dziwnych, ostrzegawczych, jak to? Mówi o spożywaniu ciała, czyli czymś bardzo dziwnym, jeszcze o spożywaniu krwi, które wielokrotnie było w Słowie Bożym potwierdzane, że to nie jest coś do spożycia, że krew to jest, zupełnie czemu innemu służy. Więc pewnie myśli niektórych z nich, kiedy starają się sobie to dosłownie wyobrazić, wywołują pewne poruszenie, a nawet zgorszenie, o którym Jezus za chwilkę powie, że to was gorszy. Ale Jezus kontynuuje dalej te myśli i chce, żeby zrozumieli, chce, żeby wejrzeli w siebie, wierzę, czego naprawdę od Niego oczekują, w co ufają, że może im zapewnić. I mówi, że to, co może im zapewnić, to jest to, co najważniejsze. Rozwiązanie tego problemu grzechu, w którym wszyscy tkwią, może nawet nie mając świadomości o tym. Myślę, że spożywanie czegoś właśnie potem tych... Jezus mówi tutaj właśnie, że może te słowa są dla mnie bardzo wyjaśniające, kiedy on mówi, ciało moje jest prawdziwym pokarmem, krew moja jest prawdziwym napojem.
No, sądzę, że z tego plus informacji wcześniejszych o tym chlebie z nieba, o tym, że został posłany, wynika refleksja, że Jezus mówi o czymś więcej niż o tym bezpośrednim pokarmie, o bezpośrednim pożywieniu. Mówi o takim fizycznym pożywieniu, pokarmie. Mówi o tym, że pokarm, chleb, prawdziwy pokarm, prawdziwy napój, jest to coś, co wskazuje, czasami też, może też się tak zastanawiam w naszych mowach, kiedy mówimy, że coś jest naszym chlebem powszednim, to nie zawsze mówimy, że nie zawsze dotyczy to, albo najczęściej nie dotyczy to tego, że po prostu to jemy, tylko dotyczy to naszych doświadczeń, dotyczy tego, z czym jesteśmy blisko, z czym jesteśmy związani, co jest powtarzającą się czasami naszym działaniem, że to jest nasz chleb powszedni, coś, co jest dla nas bliskie bardzo. I w tym znaczeniu Jezus chce być również tym prawdziwym pokarmem, prawdziwym napojem. Taka dygresja, bo się zastanawiałem, czy taka przenośnia dotycząca tego, że pożywienie to jest nie bezpośrednio pożywienie, ale właśnie to takie powszednie pożywienie to jest coś, co jest człowiekowi najbliższe, w co jakby najbardziej chce wejść, co najbardziej oddziałuje na niego. To taki przykład, jeśli byście chcieli, z przypowieści Salomona, 4 rozdziału, który obrazuje, że taka myśl no raczej nie była obca, nie całkowicie obca czytelnikom, czy tam komuś, kto znał Słowo Boże. 4 rozdział od 14 do 17 wersetu przeczytam. Tam dotyczy to jakby zupełnie innej sytuacji, ale na drogę, ostrzeżenie pewne Salomon, który zawarł, na drogę bezbożnych nie wchodź, nie krocz drogą złych ludzi, unikaj jej, nie wchodź na nią, odwróć się od niej i omiń ją, bo nie zasną, dopóki nie popełnią czegoś złego, sen ich odleci, jeśli nie dopełnią kogoś do upadku. I takie podsumowanie tego, bo chleb, który jedzą, to chleb bezeceństwa, a wino, które piją, to gwałt. Czyli jest obraz tego, że to codzienne, to najbliższe pożywienie, to nie tylko jest fizyczne pożywienie, ale jest to również obraz tego, co do nas przylega jakby, co jest nam najbliższe, w czym żyjemy, I pomimo, że jakby ten przykład jest zupełnie inny z przypowieści Salomona, ale chyba jest on zupełnie adekwatny do tego, co Jezus chciał zaproponować ludziom tym spożywaniem swojego ciała i krwi jako prawdziwego pokarmu, prawdziwego napoju. Czymś, co miał najlepszego do zaoferowania, a zadaniem było przylgnięcie do tego, skorzystanie z tego, po prostu, tak jak z tego codziennego pożywienia, codziennego chleba, wina. Dla ducha. Tak. Dla ducha, oczywiście. Jakkolwiek, to może nawet trudno. Wydaje mi się, że trudno, może nie ma sensu rozróżniać ducha, ciała. Po prostu my potrzebujemy pewnych rzeczy, aby żyć. I tak samo jak możemy umrzeć z różnych powodów, z tego, że właśnie za mało pijemy, a może z tego, że przestaniemy oddychać, więc to wszystko jest coś, co jest nam potrzebne do życia. Więc Jezus jakby ten obraz tutaj odmalowuje przed oczami słuchaczy. Jakkolwiek, czytając dalej, pamiętamy, że to wezwanie do refleksji było dość problematyczne, bo nie wszyscy w ten sposób potrafili to przyjąć. Nie wszyscy. Trudno powiedzieć, z jakich motywów, ale ich komentarze były takie, jeśli przeczytamy dalej. Wielu tedy spośród uczniów jego, usłyszawszy to, mówiło: twarda to mowa, któż jej słuchać może? A potem jeszcze konkluzja, 66, ostatni werset. Od tej chwili wielu uczniów jego zawróciło i już z nim nie chodziło. Jezus za cenę, wydaje się dosyć wielką cenę, cenę tego, że pewni ludzie odstąpili od niego, na pewno miał pragnienie, aby wszyscy zrozumieli, wszyscy poszli, wszyscy skorzystali z tego, co dla nich jest przygotowane, a jednak
zdecydował się na to głębsze jakby i takie może nawet dla niektórych kontrowersyjne wskazanie tej istoty, pomimo tego, że niektórzy odeszli, pomimo tego, że wielu odstąpiło od Niego. Ale może dla nich właśnie to również było, bo jeśli jakby w tym swoim przeświadczeniu, w tej swoich pragnieniach, jeśli nie wejrzeliby wcześniej w swoje serce, czy w tym momencie w swoje serce, czego oni naprawdę oczekują od Jezusa i po prostu tak hura, ładnie szli za Nim aż do samego końca, aż do Golgoty, to wtedy prawdopodobnie ich załamanie, ich szok w tym, co się stało, byłoby nie do wycofania. A tak, może niektórzy z nich mieli właśnie czas, aby zastanowić się, aby przełknąć te słowa, aby zastanowić się, czy faktycznie, czego ja naprawdę oczekuję, czy jak ja widzę tego Mesjasza, czy on ma właśnie zapewnić nam tu pokój, dobrobyt, mamy co jeść, no jeszcze fajnie, że takie cuda potrafi robić, uzdrawiać niektórych z nas, a jeszcze najlepiej, żeby Rzymian przegonił, no bo znowu będziemy, wszystko będzie nam się tutaj układało. A Jezus zapowiada, że chce ich uwolnić. Pamiętamy inną dyskusję Jezusa z Żydami, tak, że On, jeśli Syn was uwolni, prawdziwie wolnymi będziecie. Ale nie chodzi o tutaj, nie jest najważniejsza ta wolność fizyczna, ta wolność od Rzymian, od tego, co ich gnębi tu i teraz, ale ta wolność, która zapewni im no właśnie to, o czym brat Zbyszek dzisiaj mówił, tą obietnicę, tą nagrodę, tą najważniejszą nagrodę, czyli powrót do przebywania w Bożej obecności. I teraz jak wobec tego, czy przypominając sobie te wyjaśnienia Jezusa na temat spożywania Jego ciała, picia Jego krwi, o którym gdzieś tam analogia, kiedy pamiętamy słowa, które wypowiedział w trakcie wieczerzy, kiedy mówił, to jest ciało moje, które wydaje za grzechy świata, to jest krew moja, bierzcie i jedzcie z tego, bierzcie i pijcie z tego. Czy musimy pamiętać o tych wydarzeniach, również o tym trudnej dyskusji tutaj z Żydami, z uczniami, dotyczącym wyjaśnień, dotyczącym, co Jezus miał na myśli, kiedy oferował swoje ciało, oferował swoją krew, oferował odbudowę relacji, oferował tego, to, co naprawdę jest potrzebne, żeby uzyskać wolność. Żeby nie przejść, posłużę się fragmentem słów z książki Życia Jezusa, właśnie mówiącym o tym, co znaczy jeść ciało i pić krew. Jeść ciało i pić krew Chrystusa oznacza przyjąć Go jako swojego osobistego Zbawiciela, wierząc w to, że On przebacza nasze grzechy i że w Nim jesteśmy doskonali, poprzez przypatrywanie się Jego miłości, poprzez poleganie na niej, nasycanie się nią, staniem się uczestnikami Jego natury. Czym pokarm jest dla ciała, tym Chrystus musi być dla duszy. Pokarm nie może być dla nas błogosławieństwem, dopóki go nie zjemy, dopóki nie stanie się częścią naszej istoty. Podobnie Chrystus nie ma dla nas żadnej wartości, jeśli nie znamy go jako osobistego Zbawiciela. Teoretyczna wiedza nie przyniesie nam żadnego dobra. Musimy się w nim karmić, przyjmować go do serca i w ten sposób jego życie stanie się naszym życiem. Musimy przyjąć jego miłość, jego łaskę. Czy jeśli rozumiemy, że to jest ta oferta Jezusa, że to jest właśnie to, co On nam oferuje, to może być jeszcze mowa o niegodnym przyjmowaniu ciała i krwi? Tu nie chodzi o to, czy my jesteśmy godni, czy my jesteśmy zdolni, czy my mamy takie lub inne zasługi, tylko czy rozumiemy i czy przyjmujemy, czy jesteśmy otwarci na tą ofertę, żeby przyjąć tak, jak tutaj było napisane, Jezusa jako swojego osobistego Zbawiciela. I to jest wezwanie do właśnie do tego. Jakkolwiek, pamiętajmy, to co dzisiaj będziemy tutaj przeprowadzać, nazywamy to pamiątką i jest to w pewien sposób symbol tego,
czego Jezus, co ma Jezus do zaoferowania nie raz na kwartał, tylko codziennie, w każdej chwili naszego życia. On wzywa nas do tego, żebyśmy spożywali Jego ciało, pili Jego krew codziennie, w każdym momencie. To, co tutaj dzisiaj robimy, to robimy, to jest to pewien symbol tego. Ważny, bo jest to pewna także deklaracja na zewnątrz i do wewnątrz dla nas, żebyśmy, że wiemy, o co chodzi, że wiemy, do czego pragniemy, wiemy, do czego dążymy, wiemy, na co się zgadzamy, na jakie działanie Jezusa w naszym sercu, w naszym umyśle. Dlatego mamy tutaj przed sobą te, ja tak mi się skojarzyło, że w zasadzie to, co mamy przed sobą, to są symbole symboli. Bo to jest, są symbole ciała i krwi, i ciało i krew też jest pewnym symbolem, takim fizycznym symbolem tego, co Jezus ma naprawdę do zaoferowania. Czyli takie osobiste relacje, osobisty kontakt, osobiste zbawienie dla każdego z nas, rozwiązanie dla każdego konkretnego z nas. Jeśli jesteśmy tego świadomi i tego pragniemy, to jesteśmy godni, aby uczestniczyć w tym, aby pokazać to sobie i światu. Tym, że pokazujemy, spełniamy tą pamiątkę, spełniamy to Jego zalecenie, to Jego życzenie. Jeszcze taka też z książki Życie Jezusa, taka zachęta do pomyślenia. Jeśli gdzieś tam w naszym sercu jeszcze kołacze się niepokój, czy ja w tej chwili jestem do tego, a może ja w tej chwili jestem w takim dołku, albo nie wiem, tak jakby mam gorszy kontakt, czy jakiś gorszy moment w moim relacji z Chrystusem i czy wtedy mam zabierać? Może właśnie wtedy. Takie słowa wam przeczytam. Czy twój zapał słabnie? Czy twoja pierwsza miłość oziębła? Przyjmij na nowo proponowaną miłość Chrystusa. Jedz z Jego ciała i pij z Jego krwi, a staniesz się jedno z Ojcem i Synem. Jeśli my czujemy się niegodni, to nie to samo, co niegodne przyjmowania. To właśnie wtedy jesteśmy predestynowani do tego, żeby w tym uczestniczyć, żeby skorzystać z tej oferty Bożej. Jakkolwiek, tak jak mówię, tu mamy przed sobą symbole, a najważniejsze to, co możemy zrobić, jak ma działać ta wieczerza, jak ma działać ta pamiątka, to, co się będzie działo tutaj w naszym sercu, jak jest ono otwarte na to, co Jezus ma dla nas do zaoferowania, w jaki sposób chcemy, aby rozwiązał nasze problemy. A jest to taka pełna oferta. Jezus do tego takiego może szokującego niektórych momentu, o którym tutaj czytaliśmy w Ewangelii Jana, w innych momentach też nawiązywał, próbował wyjaśnić, czy inne słowa też próbują nam wyjaśnić znaczenie tego chleba, znaczenie ciała Jezusa, kiedy już, jeśli pamiętacie, apostoł Jan, rozpoczynając Ewangelię, mówi o czymś, też coś, co znowu o pewnym, nie wiem, jakby to nazwać, dla naszych wyobrażeń pewnym wyjaśnieniu, kiedy we wstępie mówi, a słowo stało się ciałem. I teraz możemy się zastanowić, gdzie dalej nas prowadzi ta oferta spożywania ciała i krwi Chrystusa, kiedy uświadomimy sobie, że to słowo stało się ciałem. A druga strona zagadnienia, ten napój, który spożywamy. Pamiętacie kawałek dalej, można, jeśli chcecie, w tej Ewangelii Jana chyba dwie strony należy przerzucić. Jesteśmy w 7 rozdziale, jest to już bardzo blisko wypełnienia tego, czego pamiątkę będziemy za chwileczkę sprawować. W ostatnim wielkim dniu święta, 37 werset, w ostatnim wielkim dniu święta stanął Jezus i głośno zawołał: jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, jak powiadają pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej.
coś podobnego jak z Samarytanką, ale znowu coś, co Jezus ma do zaoferowania. Napój, taki napój, z którego możemy korzystać. I było to głośne wołanie Jezusa, zaproszenie dla wszystkich, którzy chcieli z tego, mogli z tego skorzystać. Dalej ewangelista tłumaczy, a to mówił o Duchu, którego mieli otrzymać ci, którzy w Niego uwierzyli, albowiem Duch Święty nie był jeszcze dany, gdyż Jezus nie był jeszcze uwielbiony. Czyli gdzieś tam takie skojarzenia, chleb, znaczy ciało, Słowo, które stało się ciałem, z drugiej strony Duch Święty, którym możemy się napoić i który z wnętrza naszego będzie źródłem wytryskającej tej wody żywej. Więc tu mi się kojarzą takie praktyczne informacje gdzieś tam dotyczące tego, w jaki sposób możemy z tego skorzystać, w jaki sposób to, co teraz zadeklarujemy, w jaki sposób na co dzień skorzystać z tego spożywania ciała i krwi. Właśnie korzystając ze słowa, które Jezus pozostawił i otwierając się na działanie Ducha Świętego, żeby to był ten komplet, który będzie nas prowadził przez życie. I to jest, wierzę, oferta Jezusa. To jest oferta Jezusa, którą przypieczętował własną krwią. Także serdecznie zapraszam, może zgodnie z tymi słowami apostoła Pawła z listu do Koryntian. Niechże więc człowiek samego siebie doświadcza i tak niechaj je z chleba tego i z kielicha tego pije. Zróbmy te wszystkie trzy rzeczy. Wejrzyjmy w siebie, na ile jesteśmy otwarci na tą Bożą ofertę, na ofertę Chrystusa, co ma dla nas, jaki pokarm jesteśmy w stanie przyjąć i jakie nadzieje z tym wiążemy, jak się rozwiniemy w tym pokarmie, jak nam to posłuży. I jedzmy i pijmy. Amen.